Dzień dobry, rozpoczynamy 32 odcinek programu Świat Gwiazd Wywiadów Czas. Dzisiaj moim gościem będzie pan Daniel Wyszogrodzki. Poczekam, aż pan Daniel do nas dołączy i rozpoczniemy transmisję. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które już są. Czekamy na pana Daniela. Wczoraj były live'y próbne. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem słyszany, wszystko widać? Tak, wszystko bardzo dobrze. Słyszymy się i widzimy. No to super. Na początek zapytam. Czy ja będę... Dobra. Oto jak czuje się pan w tym wakacyjnym nastroju? To jest podchwytliwe pytanie, bo ja się nie czuję w wakacyjnym nastroju wcale. Dlatego, że od lat właściwie całe życie jestem freelancerem i sam sobie wybieram dogodne terminy wakacyjne. Właściwie to cały czas pracuję. Pandemia sporo zmieniła w tym zakresie, bo całkowicie zaburzyła rytm pracy w większości ludzi na świecie. Natomiast przy moim zaangażowaniu w branży teatralnej, teatru muzycznego, to było szczególnie dotkliwe. Natomiast na przykład pandemia umożliwiła mi dokończenie jednej książki, rozpoczęcie drugiej. A teraz wakacje, no cóż, mieszkam pod Warszawą, na wsi, więc korzystam z roweru i z pogody, a nie wybieram się cały czas nigdzie, bo jeszcze moim zdaniem nie należy zapalać zielonego światła dla naszej planety w związku z COVID-em. Jak rozpoczęła się pana przygoda z pisaniem? Ja właściwie zawsze pisałem dobrze, jako dziecko. Mogę o tym powiedzieć bez fałszywej skromności, ponieważ to są cechy w pewnym sensie odziedziczone. Jako dziecko byłem książkowym molem, bardzo dużo czytałem, co ma na pewno ogromny wpływ na napisanie, na styl, na umiejętność stylizacji w dalszym rozwoju. I ja byłem takim dzieckiem dobrze piszącym, wytypowanym na olimpiadę z języka polskiego w szkole podstawowej. Pierwsze miejsce w tej olimpiadzie umożliwiło mi wtedy dostanie się do dobrego liceum bez egzaminu. Ale już na studiach pisałem w takim sensie stricte, może jeszcze nie zawodowym, ale to były moje początki. Ponieważ już na studiach uniwersyteckich w Warszawie pisałem o muzyce. Pisałem do takich magazynów ówczesnych, bardzo w tamtym czasie popularnych, jak dwutygodnik Rada, poświęcony sztuce i jak na czasy PRL-u cieszący się dosyć dużą swobodą. Był magazyn muzyczny, gdzie stricte poświęcony muzyce. I ja tam stawiałem pierwsze kroki moje. Wiem, że napisał pan również biografię zespołu The Rolling Stones. Czy do napisania tej książki zainspirował pana właśnie członek tego zespołu, czy jednak jest to pana ulubiony zespół rockowy? No to teraz pana zaskoczę jeszcze bardziej. Nie był to mój ulubiony zespół rockowy, kiedy pisałem tę książkę. Zaproszenie do napisania książki, a właściwie zamówienie, przyszło ze strony wydawnictwa wówczas, już dawno nieistniejącego. Temu wydawnictwu zależało na dobrze napisanej biografii muzycznej, ale bardzo interesującej, obfitującej w sensacje. I stąd był wybór Rolling Stonesów, którzy w owym czasie wcale nie byli moim oczkiem w głowie. Ja nawet prosiłem tę redakcję wtedy, żeby napisać książkę o The Beatles, którzy byli mi bardzo bliscy i miałem mnóstwo materiałów. Oni powiedzieli, ja powiedziałem, że Bob Dylan jest dla mnie takim artystą bardzo ważnym. Oni powiedzieli mi wtedy, niech pan napisze tych Rolling Stonesów, to potem zrobimy Beatlesów, a na końcu pan sobie napisze tego Dylana. Bo to żadna biografia, ale już dobrze, niech będzie. Ja pomyślałem sobie, jejku, ja wtedy kończyłem studia. I pomyślałem sobie, proszę, ja napiszę trylogię biografii rockowych. Byłem po prostu w niebo wzięty, ale Rolling Stonesi byli dla mnie trudnym tematem, bo go słabo znałem.
Więc uruchomiłem wszystkie możliwe kontakty w Stanach, przyjaciół, książki, czasopisma, wywiady. Nie było internetu. Ja wiem, że trudno sobie wyobrazić taki świat. Ale niech pan teraz pomyśli, że ma pan zadanie napisania o czym się pan specjalnie, na czym się pan specjalnie jakoś nie zna i nie ma pan internetu. No to ja byłem w takiej sytuacji wtedy. Pożyczałem płyty z tąszu, bo znajomych w Warszawie miałem kilka, brakowało mi większości. No i w ten sposób się zagłębiłem w tę biografię. I właściwie dzięki temu, że ją pisałem, to ten zespół poznawałem i coraz bardziej lubiłem. W tej chwili, owszem, jest to jeden z moich ulubionych zespołów. Oczywiście, no to już są starsi panowie. Perkusista Charlie Watts skończył niedawno, bo w czerwcu, 80 lat. A Szawik, czyli to dziecko zespołowe Ronnie Wood, skończył w czerwcu 74. No więc to już są panowie w zaawansowanym bardzo wieku. Chodzę na ich koncerty, kiedy jest taka okazja. Byłem kilka lat temu w Berlinie, byłem 2 lata temu, już też 3 lata temu na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo jest to zawsze wielka przyjemność, dla mnie wielka frajda. Natomiast prawda o tej książce jest taka, że ja pisząc ją poznawałem ten zespół, przybliżałem się do niego i kiedy teraz patrzę na tę książkę, a co kilka lat jest ona aktualizowana, doczekała się już właściwie 6 wydań, no to kiedy spoglądam na tą jej dawną, pierwszą, oryginalną część, napisaną pod koniec lat 80., no to myślę sobie, że wyczuwam w niej wiele entuzjazmu, takiego młodzieńczego, zapału właściwie, ale też energii wynikającej z tego, że ja coś dla siebie odkrywałem i dzieliłem się tym z czytelnikami. I myślę, że to w tej książce, w tamtej oryginalnej pierwszej części widać. Dlatego, że kolejne aktualizacje już były przeze mnie uzupełniane rzetelnie, dziennikarsko, biograficznie, okej. Ale ta pierwsza część ma w sobie coś takiego, taki powiew świeżości. Tutaj ktoś na czacie napisał, zapytał się pana, czy był pan na Śląsku. Na Śląsku tak, byłem w 98 roku w Chorzowie, chodzi o Rolling Stonesów, rozumiem. Tak. Byłem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 98 roku, a co więcej, ja wtedy właściwie wtedy po raz pierwszy i ostatni zetknąłem się bezpośrednio z zespołem. Byłem jako autor książki, która już wtedy miała, właśnie wtedy się ukazało trzecie wydanie uzupełnione. Jako autor książki byłem gościem wytwórni płytowej EMI, która wtedy wydawała płyty Rolling Stonesów, i byłem zaproszony na tak zwane spotkanie Meet and Greet, czyli no, takie spotkania są bardzo sformalizowane. Wiążą się z tym, że na przykład trzeba się zgodzić, podpisać taką klauzulę, że nie będzie się prosić o autograf, przytulać do zdjęcia itd., itd. Natomiast Rolling Stones się przyzwyczajeni do takich spotkań. Ustawili się ładnie w szeregu, zagadali, pogratulowali, podziękowali, uśmiechnęli się. Zrobiliśmy sobie szereg zdjęć. Notabene ja na tych zdjęciach z Rolling Stonesami jestem taką małą główką na samym końcu, bo z przodu są ludzie z wytwórni płytowej i tak dalej, no ale mam pamiątkę. Natomiast, jeżeli pozwoli pan skończyć tę historię o Śląsku, bo ktoś o to zapytał. Ja pojechałem tam ze swoją książką, która była gorąco prosto jeszcze z drukarni wtedy wydana. Trzecie wydanie, hardcover, gruba okładka, bardzo ładna. I oczywiście nie postawiłem jej do autografu, ponieważ taka była umowa. Natomiast koleżanka moja z wytwórni płytowej, przez czystą sympatię, spróbowała mi zrobić przyjemność i z tą książką od Stonesa do Stonesa biegała i wybiegała mi na oryginalnym wydaniu Satysfakcji 4 autografy. No bo wtedy już Stonesi byli oryginalni, Stonesi byli kwartetem. Ja ich widziałem w 89 roku w Nowym Jorku, kiedy jeszcze grali jako kwintet, czyli był oryginalny basista Bill Wyman, który później opuścił zespół. Natomiast, żeby zamknąć już ten wątek, robiłem wywiad z Billem Wymanem. Już kilka lat dobrych po opuszczeniu Rolling Stonesów przez tego muzyka. Złapaliśmy świetny kontakt i zaprosił mnie na swój koncert do Hamburga. I ja pojechałem tam z tą książką i zdobyłem ten piąty, ostatni podpis. Nie jestem, powiem szczerze, łowcą autografów. I też jak pomyślę, z iloma osobami w życiu, z iloma artystami miałem wywiady, ale nie mam z tego żadnej dokumentacji w sensie zdjęć, bo oczywiście mam spisane rozmowy. No to trochę może teraz żal, bo żyjemy w czasie selfików i teraz najłatwiej jest się przytulić, stryknąć i jest pamiątka. No ja wtedy tego nie robiłem. Jak teraz sobie pomyślę, z jakimi artystami mogłem mieć zdjęcia, a nie skorzystałem z tej możliwości, no to trochę żal. Natomiast ze Stonesami to jedno pamiątkowe mam i super, i super, a książkę mi podpisali. Kilka lat swojego życia spędził pan w Nowym Jorku, najpierw w latach 80., później w latach 90. Czy to było dobre doświadczenie? Który pobyt wspomina pan najmilej? To było niezwykłe doświadczenie. To było doświadczenie kształtujące mnie w ogromnym stopniu. Tak jak kształtują nas dziecięce i młodzieńcze lektury, czy muzyka, która nas fascynuje,
to ja byłem na tyle młody jeszcze w Nowym Jorku, że było to bardzo, bardzo, bardzo kształtujące. Pierwszy wyjazd w latach 80. był szczególnie ważny, dlatego że ja oryginalnie nie zamierzałem tam długo zostawać, a wtedy nie było tak łatwo wyjechać jak dzisiaj. To są jakby osobne sprawy, ale możemy w to nie wchodzić. Udało mi się wyjechać do Nowego Jorku tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce. Więc w momencie, kiedy moi koledzy tutaj, no, że tak powiem, spędzali wieczory po godzinie policyjnej na snuciu planów rewolucji, odzyskania niepodległości, zima wasza, wiosna nasza i tak dalej, no ja oczywiście szanuję bardzo te postawy, bo sam brałem udział w studenckiej opozycji, brałem udział w strajkach, rozwoziłem bibułę i tak dalej przed wyjazdem. Natomiast ja byłem kompletnie odcięty od tych problemów. Nie było kontaktu z Polską, nie było telefonów, nie było samolotu, nie miałem możliwości powrotu. Musiałem zostać w Nowym Jorku, chociaż tego nie planowałem, bo dotarłem do Nowego Jorku pod koniec września 1981 roku i miałem być w domu na gwiazdkę, czyli w grudniu, a 13 grudnia, jak na pewno pan wie, wybuchł stan wojenny i nie było nawet możliwości powrotu, gdybym chciał. No więc jakoś sobie musiałem poradzić. Poradziłem sobie w ten sposób, że pracowałem w sklepie elektronicznym na Brooklinie. I cały właściwie mój czas wtedy poświęcony był muzyce, chodzeniu na koncerty, kupowaniu płyt, chodzeniu do klubów, do księgarni, ale też nie tylko była to muzyka, bo zwiedzałem Stany, była to cała popkultura, którą chłonąłem. Na przykład ten okres był dla mnie bardzo ważny w nadrabianiu wszystkich zaległości filmowych. My w Polsce mieliśmy więcej filmów na ekranach kinowych w tamtych latach PRL-u niż inne kraje, już nie mówię o Związku Radzieckim. Ale ja wiedziałem, jak wielu rzeczy nie znam i bardzo gorąco to zapisałem się do dwóch klubów filmowych i czasami chodziłem w tygodniu, kilka razy w tygodniu do kina i właściwie zawsze oglądałem wtedy dwa filmy. Także to była muzyka, kino, po prostu chłonąłem popkulturę i to mnie kształtowało. W ogóle uważam, że muzyka amerykańska jest taką muzyką wiodącą, dominującą, najważniejszą w świecie od właściwie w całym XX wieku. I ja też nawet jak patrzę, czy patrzę na musical, czy na jazz, czy na muzykę popularną, to jednak ta perspektywa amerykańska jest mi bardzo bliska. To mnie wtedy kształtowało. Miałem też możliwość zobaczenia na żywo bardzo wielu wykonawców, również zespołów rockowych, których w Polsce od lat nie słuchałem już, bo ja już byłem gdzie indziej muzycznie. Już mnie interesował jazz i różne rodzaje muzyki etnicznej. Muzyka amerykańska, ludowa jest mi bardzo bliska, ale zgłębiałem ten temat wtedy, bo miałem dostęp do źródeł. Ale z czystej ciekawości i dla czystej przyjemności chodziłem właściwie na koncerty wszystkich artystów, o których kiedykolwiek słyszałem. Właśnie był pan na wielu bardzo ważnych koncertach. Czy może pan wymienić takich pięć najlepszych, tych, które najbardziej panu zapadły w pamięci? Lub... Najlepszy to może trudno, bo teraz takiego wartościowania chyba nie dokonam, ale mogę powiedzieć o koncertach, które były niezwykle ważne i na przykład o koncertach, które przeszły do historii, na których byłem. Od razu na pierwszym miejscu wymienię rok 92 i koncert w Madison Square Garden zorganizowany na 30-lecie pracy artystycznej Boba Dylana. To był koncert, wielogodzinny koncert samych największych gwiazd. I wszyscy ci artyści śpiewali piosenki Boba Dylana, który wystąpił w finale, dołączył do nich, zaśpiewał kilka utworów sam i kilka utworów z przyjaciółmi. Siedziałem wtedy w dziesiątym rzędzie Madison Square Garden i to było niezwykłe przeżycie. Nawet mam zdjęcia z tego koncertu, które w owym czasie no, niestety robiłem nielegalnie. Nie było akredytacji, musiałem przemycić aparat, no, ale jakoś sobie radziłem. Natomiast to był koncert, na którym wystąpiły ikony muzyki, które już dawno nie żyją. Ja tam widziałem na żywo George'a Harrisona z The Beatles. Widziałem go raz w życiu. Tam wystąpił Johnny Cash, tam wystąpił Lou Reed. To byli artyści, którzy wkrótce potem odeszli, a ja ich widziałem nieomal na wyciągnięcie ręki. I to było wielkie przeżycie rzeczywiście, więc ten koncert na pewno, tym bardziej, że z niego jest i album wydany, i film wideo. W 80-tych latach dostałem się na koncert Arms. To był koncert artystów, którzy charytatywny, poświęcony koledze choremu w Anglii, Ronnie Lane, basista zespołu Faces, miał stwardnienie rozsiane i koledzy zbierali na niego środki na jego leczenie. To, kim będą ci koledzy, było do końca niespodzianką, ale kiedy już dostałem się do Madison Square Garden, okazało się, że sekcją rytmiczną jest właśnie wtedy pierwszy mój kontakt, sekcja Rolling Stonesów, czyli Bill Wyman i Charlie Watts. Okazało się, że występuje tam trzech fenomenalnych gitarzystów, którzy kiedyś, jako bardzo młodzi ludzie, wszyscy po kolei debiutowali w zespole The Yardbirds. Czyli był to Eric Clapton, Jeff Beck i Jimmy Page z Led Zeppelin.
To właśnie na tamtym koncercie, i można to zobaczyć w sieci, Jimmy Page z Led Zeppelin wykonał solo na gitarze Preludium MO Chopina. Osobiście, znaczy, mnie się ta wersja zupełnie nie podoba, ale jest to historyczny moment i nawet pokazuje to wykonanie studentom na zasadzie, jak muzyka, żeby udokumentować, pokazać, jak muzyka poważna przenika do muzyki rockowej czy popularnej. No więc to był taki bardzo ważny koncert. Tam wokalistą był Joe Cocker, na organach grał Steve Winwood. Myślę, że są to nazwiska, które niewiele panu mówią, ale no to były rzeczywiście muzyczne potęgi w tamtych latach. Byłem na koncercie Woodstock 94, czyli na tym drugim Woodstock, zorganizowanym 25 lat po oryginalnym festiwalu. No tam gwiazdą główną dla mnie był oczywiście Bob Dylan, którego nie było na pierwszym, więc jego tam widziałem. W finale Peter Gabriel, zespół Aerosmith, Metallica. Zespoły wówczas popularne, takie jak Red Hot Chili Peppers czy Nine Inch Nails. No Red Hot Chili Peppers jest zespołem aktywnym do dzisiaj. Jeżeli zobaczy pan w sieci nagrania, gdzie wszyscy cztery członkowie mają takie ogromne, widać, takie mają na głowie ogromne żarówki, to właśnie z Woodstock 94, no to na tym koncercie byłem. Ale dla mnie były też takie koncerty, na które spełniały się moje marzenia, czyli pierwsze koncerty Boba Dylana, bo później go widziałem bardzo wiele razy na żywo. Oczywiście pierwsze koncerty Leonarda Cohena i ten koncert słynny w Warszawie w 1985 roku, na który ja poszedłem jako student, no to było niewiarygodne zupełnie przeżycie. I gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że ja poznam artystę po latach, że będę miał z nim kontakt, że będziemy się wielokrotnie widywać w różnych miejscach na świecie, że będę tłumaczył jego poezję. W Polsce ukazały się trzy książki poetyckie Leonarda Cohena w moich przekładach. No wtedy bym w to nie uwierzył. Wtedy bym w to nie uwierzył. Jeszcze jakieś koncerty. Zaskoczę pana. Przyjechał do Warszawy i wystąpił w Teatrze Roma, z którym wtedy jeszcze nie miałem żadnych związków. Wystąpił wybitny poeta i bard rosyjski Buładok Kudżawa. To była postać bardzo dla mojego pokolenia ważna, właściwie dla pokolenia starszego ode mnie, ale myśmy to jeszcze przejmowali, jego piosenki graliśmy je na gitarze, trzeba to było wszystko umieć na każdym ognisku, na każdym wyjeździe i tak dalej. No zobaczyłem Okudżawę na żywo, było to dla mnie wielkie przeżycie. Wie pan, tylko ja widziałem setki koncertów w życiu, więc teraz ja tego tak szybko nie zrekapituluję, no ale tak się dzielę z panem spontanicznymi wspomnieniami. Przetłumaczył pan na język polski największe musicale. Czy ma pan swój jakiś ulubiony? I tutaj dodam jeszcze pytanie, które pojawiło się na czacie. Jakie języki obce pan zna? Ponieważ warto powiedzieć, że jest pan również tłumaczem. Jestem tłumaczem. Tłumaczę z angielskiego na polski. Niestety nie jestem poliglotą, czego żałuję, bo nie nauczyłem się języków, kiedy był czas po temu. Są języki, z którymi sobie radzę. To znaczy, kiedy jestem w Meksyku, to się spokojnie dogadam po hiszpańsku. Natomiast gdybym miał to zrobić w Warszawie, to pewnie miałbym z tym kłopoty. Ale to jest taki bardziej już hiszpański turystyczny, związany z moimi podróżami po Ameryce Południowej. No, tak, tego typu nie. Znam tylko angielski, czytam po angielsku, tłumaczę z angielskiego. Czasami się łapię na tym, że myślę po angielsku, a to jest dowód na to, że to jest język sprzyjający myśleniu, czyli język precyzyjny, język, w którym bardzo łatwo wyciągać logiczne wnioski, rozumować. Ja bardzo lubię angielski w ogóle. Oczywiście, no, tak jak większość ludzi w moim wieku, mówię z akcentem, ponieważ nauczyłem się tego żywego angielskiego dopiero po wyjeździe za granicę. Jeździłem do Anglii do pracy, byłem w Stanach. Czytałem już wtedy po angielsku, ale tak coś, co było moim typowe dla mojego pokolenia i starszego, ja to cały czas podkreślam, zaraz powiem dlaczego, to było uczenie się angielskiego z muzyki. I tak jak to się mówiło w Anglii, że właściwie świat poznał angielski dzięki Beatlesom, to trochę też było tak w moim przypadku. The Beatles oczywiście, inne zespoły, pierwsze moje tłumaczenia Boba Dylana, bo ja oszalałem na punkcie tego artysty, a nie bardzo rozumiałem, co śpiewa, no więc to było wysiadywanie z tekstami, które się gdzieś zdobywało, ze słownikami. A dlaczego chciałbym powiedzieć o tej różnicy pokoleniowej? Dlatego, że ja byłem zasłuchany bardziej w muzykę ludzi starszych ode mnie. Ja zacząłem słuchać Beatlesów, kiedy oni już nie istnieli. Dlatego, że oni rozpadli się właśnie w 69 roku, w 70 roku. Ja miałem 10 lat i dopiero zaczynałem słuchać muzyki. Bardzo ważna była dla mnie muzyka polska, ponieważ ona była wtedy dostępna, czy to w mediach, czy to w telewizji, w radio, czy na płytach, które można było w Polsce kupić. W mojej młodości nie można było kupić płyty The Beatles w sklepie. Piszę o tym zresztą w swojej książce, w której wspominam te czasy. Ale ja się uczyłem angielskiego z muzyki i jeżeli mogę panu jako młodemu człowiekowi, czy naszym teraz słuchaczom na czacie, coś poradzić albo podzielić się jakimś swoim doświadczeniem, to najłatwiej się uczyć języka wtedy, kiedy staje się środkiem do celu.
nie kiedy jest celem w samym sobie. Muszę się nauczyć angielskiego, bo cały świat mówi po angielsku. To jest można, ale to jest trudna droga. Ja miałem odwrotną drogę. Podczas pierwszej pobytu w Anglii, kiedy już się dogadywałem, kupiłem sobie biografię czyją? Oczywiście Boba Dylana. Była to pierwsza książka, jaką przeczytałem po angielsku, z wypiekami na twarzy i obstawiony słownikami, a nie było ich wtedy zbyt wiele. Pierwszy rozdział czytałem 2 tygodnie ze słownikiem. Drugi rozdział czekałem, czytałem tydzień, bo już większość słów znałem. A potem po tygodniu skończyłem całą książkę. Tak się zaczął mój romans z angielskim i ja w ogóle nie miałem świadomości, że ja się uczę angielskiego. Po prostu angielski wchodził we mnie, bo był mi najzwyczajniej potrzebny. I polecam taką drogę. Jeżeli macie jakieś swoje pasje, to jest to najlepsza droga przez język, żeby go po drodze opanować. I tutaj ktoś właśnie zadał kolejne bardzo ciekawe pytanie, a dlaczego nie rosyjski? W dawnych latach chyba uczono w szkołach rosyjskiego, a nie angielskiego. Rosyjskiego się uczyłem, oczywiście w szkole, tak jak my wszyscy. Kiedy ja byłem w szkole w latach 70. w szkole podstawowej, rosyjski był obowiązkowy od 5. klasy, czyli to była klasa 5., 6., 7. i 8., 4 lata i potem całe liceum. Czyli my się de facto uczyliśmy rosyjskiego przez 7 albo 8 lat. Słabo go znaliśmy. To był język, który był w nas wmuszany. Były takie żarty, dlaczego się uczymy rosyjskiego? Bo trzeba znać język wroga. No, tak się mówiło. Więc ten rosyjski nam wchodził słabo. To jest kolejna rzecz, której żałuję, bo wolałbym go znać lepiej. Ja rosyjski poznawałem znowu przez muzykę, czyli zafascynowany rosyjskimi bardami, twórczością Okudżawy, ale to jest znacznie językowo trudniejszą, bo bardziej potocznym językiem Włodzimierza Wysockiego, który był też bardzo ważnym dla nas artystą wtedy rosyjskim. I ja do dzisiaj, kiedy słucham piosenek po rosyjsku, co mi się zdarza naprawdę rzadko, to je rozumiem. Kiedy bywałem kilka razy turystycznie, głównie w Moskwie na przykład, czy w Petersburgu, gdzie jeździłem już służbowo w związku z teatralnymi naszymi produkcjami, to ja sobie z rosyjskim radzę, a co więcej, po kilku dniach zaczynam czytać cyrylicę. Na początku jest to zupełnie niezrozumiałe, ale wystarczy 1, 2, 3 dni i pamiętam, że na przykład byłem zagadnięty przez turystów amerykańskich w Moskwie w metrze i dokładnie im wyjaśniłem drogę, odczytałem im nazwy stacji, bo to już po kilku dniach we mnie wchodziło, po prostu odżywało, bo to gdzieś tam jest, tylko jest kompletnie nieużywane. To jest kolejna sprawa, języka trzeba używać. A czy jest musical, który chciałby pan przetłumaczyć? Czy wszystkie tłumaczy się podobnie? Od czego pan zaczyna? Od piosenek czy tekstu? A tutaj zawsze jest dosyć podobna procedura. Kolejność wynikająca z przyczyn praktycznych. Powiem panu, jak się robi musical w Polsce, bardzo krótko. Kiedy się wymyśli już jakiś tytuł i teatr jest zdecydowany, żeby zdobyć prawa do jego inscenizacji, pierwsza sprawa to jest negocjacja licencji. I kiedy ta licencja zostaje już wynegocjowana, kiedy już wiadomo, że będziemy ten spektakl robić, to wszystkie oczy tutaj u nas wracają się na tłumacza, ponieważ każdy natychmiast chce mieć polskie tłumaczenie. Reżyser, aktorzy, scenograf, kostiumole, wszyscy. Więc wszystkie oczy na tłumacza, ale najważniejszym człowiekiem wtedy spośród tej całej ekipy realizatorów teatralnych jest kierownik muzyczny. Ponieważ ja siadam z kierownikiem muzycznym i wybieramy utwory na castingi. I pan mnie zapytał, od czego ja zaczynam. Ja bym prawdopodobnie, bo jestem dosyć uporządkowanym człowiekiem w pracy, wolałbym robić to po kolei. Nigdy tak się nie robi. Zaczynam od tego, że jak najszybciej tłumaczę utwory castingowe. One potem mogą ulec zmianie pewnej. Co więcej, one zwykle ulegają pewnym zmianom, ponieważ ja je pierwszy raz wtedy słyszę na żywo i widzę, co gra, co mi nie gra i mogę je tam poprawiać, podszlifować. Natomiast wszyscy czekają na utwory castingowe, bo też trzeba je przećwiczyć, trzeba je dać artystom do opanowania, to musi być czas przeznaczony na to. Kiedy oddaję utwory castingowe, drugą rzecz, jaką robię, to tłumaczę całe libretto, czyli wszystkie dialogi didaskalia, żeby jak najszybciej oddać to reżyserowi, który już w oparciu o to może budować sobie koncepcję spektaklu. Zwykle już jakąś ma, skoro chce robić ten tytuł oczywiście, ale może bardziej to uszczegółowić. I tutaj taka uwaga, że są musicale, w których jest niewiele tekstu i niewiele didaskaliów i mój ulubiony przykład to jest Les Misérables, czyli musical według nędzników Victora Hugo, ponieważ w całym musicalu, który trwa ponad 3 godziny, pada jedno słowo nieśpiewane i jest to okrzyk ognia na barykadzie. Krzyczy Gawrosz, krzyczą rewolucjoniści. Ognia.
No więc tutaj rzeczywiście nie było tych dialogów. Natomiast kiedy już zrobię utwory castingowe, kiedy oddam reżyserowi całe libretto, no to co mi zostaje? Pozostałe piosenki. I wtedy ja robię wszystkie pozostałe piosenki już na spokojnie, a potem to wszystko zbieram razem, szlifuję, uzupełniam, chodzę na próby wokalne, żeby posłuchać, jak to brzmi. Rozmawiam z reżyserem, który może mieć swoje uwagi różne do różnych scen. I w ten sposób się to wykluwa. I tutaj pragnę jedną rzecz podkreślić, że tłumaczenie, tekst polski, który słyszy widownia, publiczność w teatrze, to nie jest najładniejsze możliwe tłumaczenie. To jest tłumaczenie, które jest efektem bardzo wielu kompromisów. Najważniejszym z tych kompromisów jest to, że ja tłumaczę do muzyki, że tłumaczę do partytury, że to się wszystko musi zgadzać z linią melodyczną, do której polski język jest kompletnie nieprzystosowany. My mamy akcenty na przedostatnią sylabę, w językach zachodnich jest to ostatnia sylaba. To są języki oksytoniczne, my jesteśmy, polski jest językiem paroksytonicznym. Mamy bardzo długie słowa. Oni mają krótkie słowa, mają krótkie frazy. Pa, 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 koty. No co można napisać na pa, 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 pa? Cztery sylaby, jeszcze wypunktowane. West Side Story jest takim musicalem, gdzie te skale są bardzo ciekawe, bo jazzowe, ale też ta punktuacja powoduje, że trzeba używać wielu słów jednosylabowych. W języku polskim jest ich mało. Kolejne ograniczenie. Wszystkie wysokie dźwięki muszą być na tak zwanych otwartych samogłoskach. Nikt nie zaśpiewa wysoko U. To musi być A albo O najlepiej. Niektórzy dobrze śpiewają wysokie E. To już jest, też zależy od artysty. I na przykład jest artysta, który woli mieć O, a inny woli mieć E, bo są tak, mówi o wysokich dźwiękach. O tym wszystkim musi pamiętać tłumacz. To jest też efektem doświadczenia, no tego, że się pracuje z żywym materiałem ludzkim, z artystami, że nabiera się tego doświadczenia. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. I tutaj być może jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy, ale zdarzyło mi się powiedzieć na spotkaniach autorskich, że gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak ja najładniej potrafię przetłumaczyć, to są te książki Coena, bo tam nie ma takich ograniczeń. Oczywiście poza piosenkami, które znowuż tam są robione do muzyki, bo ja wszystkie piosenki, które są w tych książkach, tłumaczę do muzyki, żeby mogły być wykonywane. Zresztą były i mam nadzieję, że nadal będą. Ale to już jest dosyć prosta fraza coenowska, dosyć długa, tam nie ma trudnych interwałów, tam ograniczona jest skala tych piosenek, natomiast tutaj nie ma porównania. I to jest rzeczywiście taka praca, którą ja wkładam całe serce, całe swoje doświadczenie, całą swoją miłość do tego artysty i do jego twórczości. Natomiast musical, efekt jest, ten tekst, który słyszymy na scenie, jest efektem bardzo wielu kompromisów. I tu jeszcze podsumuję ten fragment ostatnią rzeczą. Rzadko kiedy publiczność, widzowie zwracają uwagę na tłumaczenie. I ja się nauczyłem jednej rzeczy, że kiedy nie zwracają uwagi na tłumaczenie, to znaczy, że jest dobre. Bo jeżeli tłumaczenie jest dobre, to się je po prostu chłonie. Jeżeli coś zgrzyta, to ludzie to zauważą. I tego się nauczyłem, do tego się przyzwyczaiłem. Tłumacz jest człowiekiem cienia, jest człowiekiem drugiego planu. Tłumacz nie jest osobą, która zbiera oklaski, chociaż oczywiście na premierze zawsze wychodzi się ukłonić, jest to bardzo miłe. Prowadzi pan autorską audycję w radio. Czy to jest ekscytujące doświadczenie i czym kieruje się pan w doborze utworów? Ha, kolejne dobre pytanie, a nawet dwa. Jest to doświadczenie ekscytujące, ponieważ bez względu na mój wiek zawsze mam taką skłonność, że lubię podejmować się nowych wyzwań i zawsze najbardziej mnie rajcowały rzeczy, których jeszcze nie robiłem. Przepraszam, muszę odrzucić połączenie. Odrzucić, dobrze. Dzwoni do mnie znany krakowski artysta, nie wymieniając nazwiska, ale odzwonię do niego później, po 12. Lubię robić nowe rzeczy. Koledzy, którzy odeszli z trójki i założyli Radio 357, namawiali mnie na audycję. No ja tak trochę się wahałem, bo wiem, że jest to obciążające bardzo, bo jest, ale uległem, bo jest to dla mnie też, nie ukrywam, przyjemność. Ja mam przyjemność z dzielenia się. Ja kiedy byłem, a nadal jeszcze jestem, bo piszę do Jazz Forum, recenzje płytowe i tak dalej. Ja mam w sobie, ja mam naturę popularyzatora, a nie krytyka. To znaczy, ja 100 razy wolę napisać, że coś jest bardzo dobre i że to polecam, niż że coś jest słabe i że nie warto tego słuchać. To mnie właściwie w ogóle nie interesuje, słabe rzeczy. No więc ta natura popularyzatora, żeby być konsekwentnym, no, zaprowadziła mnie do tego, że pewne rzeczy znowu popularyzuję, tym razem w nowym medium dla mnie, przez radio. Jak słychać, nie mam specjalnie głosu radiowego.
i staram się to jakoś opanować. Natomiast dobór repertuaru, artysta jest konsekwentny, znowuż go wyłączyłem. Dobór repertuaru jest dla mnie też niespodzianką. Mam pewne stałe punkty już odbyło się ponad 25 audycji, więc już ja troszeczkę też lepiej się w tym czuję, już troszeczkę to opanowałem, jak to ma wyglądać i jak się do tego przygotować. Audycja jest na żywo i trwa godzinę. Przygotowanie jej zajmuje mi wiele godzin, to nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, dlatego że dobieram tę muzykę tak, żeby coś wynikało z czegoś. To jest zresztą coś, co ja w muzyce uwielbiam, a zwłaszcza w amerykańskiej, że tam wszystko jedno wynika z drugiego i to jest coś, co staram się przekazać studentom Akademii Teatralnej, kiedy prowadzę kurs muzyki popularnej XX wieku, że tam nic się nie bierze z kosmosu i nic nie znika. Tam są pewne kierunki, prądy, pomysły, które ulegają modyfikacji, wariacjom przeróżnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przykładowo, no na przykład hip-hop przez rap można doprowadzić do formy tak zwanego talking bluesa, czyli bluesa mówionego, który już datuje się na początek XX wieku, a właściwie na przełom XIX i XX. Natomiast to jest stuletnia tradycja. I tak dalej, i tak dalej. I ja też to robię w mojej audycji radiowej. Staram się, żeby jedne rzeczy wynikały z drugiej, ale też, żeby były urozmaicone. Czyli różnorodność jest dla mnie bardzo ważna. Żeby tam jest wszystko, jak pan może się już mógł, tam może być piosenka Marka Grechuty obok muzyki brazylijskiej, potem będą Rolling Stonesi, którzy są prawie zawsze, bo jestem utożsamiany z tym zespołem. Zresztą przewrotnie, a może nie przewrotnie, tytuł audycji jest Godzina Satysfakcji w nawiązaniu do tego, bo też wiem, że tak mnie postrzegają koledzy z Radia 357, właśnie jako faceta od Stonesów. Ale po urodzinach Boba Dylana 80., które wypadły w poniedziałek 24 maja, kiedy poświęciłem mu całą audycję, przeżyłem potworne męki, torturę wybrania 12 piosenek z 500 i od tamtej pory postanowiłem grać jedną piosenkę, jedną albo dwie piosenki Dylana w każdej audycji i ludzie to jakoś fajnie odbierają. Jak zagram za dużo Dylana, dostaję maile, a co z Cohenem? Nie było Cohena od 2 tygodni. No więc staram się to jakoś wszystko pomieścić razem. Coraz bardziej mi to bawi, coraz większą przyjemność mi sprawia, nie ukrywam tego. Dostaję bardzo fajną informację zwrotną od ludzi. Grałem teraz piosenki brazylijskie z takiego gatunku Ferro, to jest północno-wschodnia, Fecho właściwie się mówi, północno-wschodnia Brazylia. Wracam do domu i mam maila od Polaka z Brazylii, który ma żonę Brazylijkę i napisał mi, że jego teść jest w ogóle mistrzem tego tańca i królem parkietu. No więc to jest wszystko bardzo miłe. I tak się staram dobierać muzykę, żeby tych słuchaczy nie zawieść, ale też, żeby ich czymś zaskoczyć. A ponadto odzywa się we mnie dusza, jak już mówiłem, popularyzatora. Są artyści wybitni, bardzo dla mnie ważni, bardzo popularni w Stanach, którzy do Polski z różnych powodów nie dotarli, nie cieszą się popularnością. Zwłaszcza mówię o artystach z bliskiego mi nurtu singer-songwriter, czyli tych śpiewających autorów. I tutaj przemycam powoli, mam wielkie plany. Jest tych artystów wielu, patrzę tutaj na moją kolekcję płytową, jest to grać. Więc wiem, że nie mogę zanudzić. Wiem, że audycja nie może być jednostajna. Wiem, że jest też jeszcze coś, co może panu zdradzę, nie mówiłem o tym jeszcze nigdy wcześniej, że staram się kierować takimi trochę zasadami dosyć dobrze mi znanej formy teatralnej, czyli formy dramatycznej. Kiedy się pisze musical, kiedy się buduje musical, a tłumaczyłem najwybitniejsze musicale w historii, wiele z nich, no, oczywiście nie wszystkie, więc uczyłem się tej formy i coraz lepiej ją rozumiem. Są pewne zasady, tak? Na przykład, że wiadomo, że po dużej scenie zbiorowej musi nastąpić scena kameralna. Wiadomo, że po jakimś napięciu dramatycznym dobrze byłoby na przykład wprowadzić scenę taneczną, która rozładuje to napięcie. I to jakoś pośrednio przenosi się na tę audycję, że musi być fajna uwertura, że musi być zawsze jakiś mocny finał, że dobrze jest wymieszać w środku, że jeżeli mamy coś lirycznego, no to właściwie wyjdźmy z tej Brazylii i przeskoczmy gdzie? O proszę, do Irlandii w ubiegłym tygodniu, w ubiegły poniedziałek. No i tak się buduje ta audycja. Jest to zawsze żywy materiał. I ja zawsze poświęcam temu bardzo wiele uwagi. A potem jeszcze jest taki moment, kiedy przygotuję sobie audycję, prześpię się i wstaję na drugi dzień rano i coś mi tam zgrzyta, nie pasuje. I bywa tak, że usunę jeden utwór, zastąpię go innym i jest super. Albo słucham czegoś i to się źle przenika. Czyli to jest też bardzo ważne, żeby zakończenie jednego utworu płynnie przechodziło początek drugiego. Albo nie płynnie, ale żeby to było uzasadnione. I ostatnia sprawa czasu. To jeszcze trzeba też tak to zgrać, żeby mieć czas na zapowiedzi, żeby to się wszystko w tej godzinie zamknęło. Mówimy o radio na żywo.
Jak to się stało, że zagrał pan w serialu Stulecie Winnych i to przypadek, że saturatora? I czy ta przyjaźń z autorką, panią Albeną Grabowską, panu pomogła? No ta przyjaźń była tutaj kluczem do tej przygody oczywiście, ale powiem panu dokładnie, jak to wyglądało. Ja myślę, że Albena nas słucha, serdecznie pozdrawiam. Wspaniałe. I jest? Jest, A bo pan to widzi, no właśnie, no właśnie, no to ucałowania. Ale ona teraz pewnie się śmieje, bo wie co ja powiem. Kiedy powstawał pierwszy sezon serialu, to dla Albeny było też nowe doświadczenie. Jej książka ekranizowana, ja sobie mogę tylko wyobrazić, jakie to jest przeżycie. I pamiętam, że w rozmowie padło coś takiego, słuchaj, ty wiesz, jak fajnie jest na planie, teraz kręcimy jakieś sceny batalistyczne, tam jakbyś przyjechał do Brwinowa, to mógłbyś tam też coś pobiegać z karabinem. Ja mówię, zaraz, ja? Stary hippis, pobiegać z karabinem? Ja chętnie wystąpię w twoim filmie, tylko ja poproszę o coś specjalnego. I Albena mówi, a co byś chciał zagrać? Ja zupełnie od czapy, kompletnie, bez zastanowienia, a pisałem wtedy książkę o czasach PRL-u, rzuciłem dla żartu. Ja bym chciał zagrać takiego faceta, co sprzedaje wodę przez saturator. Zapomniałem o temacie na prawie 2 lata. Mijają 2 lata, dostaję maila z produkcji. Saturator, dialogi, godzina, lokalizacja, czas zdjęciowy. No cóż było zrobić, słowo się rzekło. Wstałem o 6 rano, pojechałem do ogrodu Frascati, ubrałem się w to, co jak rozumiem pan widział, czyli w mundurek i w białą koszulę i w czepek. No i zagrałem tego pana od saturatora. Stwierdzam z żalem, że większa część tej sceny została wycięta, w tym moje dialogi i rozmowa z bohaterami, ale też mnie to nie dziwi, bo wiem, że montaż jest zawsze też jakąś serią kompromisów i wiem, że ta rola była absolutnie epizodyczna. No miałem bardzo fajną przygodę, za co przede wszystkim Albenie bardzo dziękuję. Pani Albena wysłała nam serduszko. Ja również chcę podziękować Pani Albenie, ponieważ dzięki Pani Albenie doszło do naszej dzisiejszej rozmowy. Serdecznie dziękuję. I przejdę do kolejnego pytania. Czy to prawda, że spotkał się Pan wielokrotnie z Leonardem Cohenem? Tak. To znaczy po tym pierwszym koncercie, na którym go widziałem na żywo w sali kongresowej, była kiedyś w Warszawie taka sala, w 1985 roku, jak wspomniałem, byłem wtedy studentem. Potem minęło kilka lat, ja zawsze śledziłem jego twórczość, było mi bardzo bliska. To jest dwóch najważniejszych artystów dla mnie w życiu, to jest Leonard Cohen i Bob Dylan. Też tłumaczyłem jego piosenki, grałem je na gitarze, owszem, z kimś nauczyłem. Ale przyszedł taki moment, kiedy po długiej przerwie, kiedy Leonard nie występował, bo chyba ostatni raz grał w 1992 roku, a potem był rok 2001, czyli minęła prawie dekada, wydał płytę całkowicie nagraną w studio, właściwie tylko w 2 osoby, z Sheryl Robinson. To była płyta Ten New Songs z bardzo popularną w Polsce piosenką graną przez wszystkie stacje radiowe. To był singiel w Polsce In My Secret Life. I zostałem wysłany na wywiad do Berlina i tam poznałem Leonarda osobiście. Świetnie nam się rozmawiało, dlatego że byłem dobrze przygotowany. Artysta się orientuje bardzo szybko, z kim rozmawia i on poznał we mnie fana, ale nie tylko fana, który tam pada przed nim na kolana, ale przede wszystkim kogoś, kto się doskonale dobrze w jego twórczości orientuje i porusza. Rozmowa była znakomita, to był świetny wywiad. Miałem na ten wywiad tam chyba, nie wiem, 40 minut, po czym menadżerka wchodziła, żeby już przerywać, bo czekali w kolejce inni dziennikarze, a Leonard mówił chwileczkę, ja teraz z Danielem rozmawiam. I to trwało bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy mi wypada, bo wiem, że jest pan nieletni, chociaż pana doświadczenie dziennikarskie wcale na to nie wskazuje, ale tam rzeczywiście pojawiła się jakiś dobry trunek w kryształowej butelce. To był bardzo elegancki hotel. I my po prostu z tym Leonardem się świetnie dogadaliśmy, świetnie bawiliśmy się ze sobą, a na końcu sobie nawet robiliśmy zdjęcia, selfie już wtedy właśnie, ale jeszcze chyba, tak, jeszcze nie cyfrowe, to jeszcze była rolka na hotelowej kanapie. Pierwsza pamiątka taka. I od tamtej pory, ponieważ Leonard bardzo dobrze też pamiętał to spotkanie, widywaliśmy się wielokrotnie, czy to w Kanadzie, czy w Anglii, czy w Polsce. No a potem już doszło do tego, że zacząłem tłumaczyć jego poezję już do publikacji, co dla mnie było też bardzo nobilitujące i co też sprawiło mi ogromną przyjemność. To znaczy ja w momencie, kiedy mogę tłumaczyć Leonarda Cohena, rzucam wszystko i zrobiłem to w 18 roku, kiedy nie wiedziałem do pewnego momentu o tym, że ukazuje się książka pośmiertna, Płomień, znany panu, gdzie są i notatki, i wiersze ostatnie, i piosenki, i rysunki. I ja wtedy naprawdę odłożyłem wszystkie inne zajęcia, w tym swoją książkę, którą pisałem.
odłożyłem wszystko, rzuciłem wszystko i przez kilka miesięcy z wielką pieczołowitością, bo jest to benedyktyńska praca, tłumaczenie poezji, tłumaczenie piosenek, oddałem się Cohenowi, już nieżyjącemu wtedy, Leonard w 2016 roku odszedł. Dosłownie kilka tygodni po premierze naszego spektaklu Boogie Street, który ja wymyśliłem w Teatrze Starym w Lublinie. Bardzo się to fajnie udało. Leonard wiedział o tej produkcji, przesłał nam życzenia. Już był wtedy stary, chory i już nie mógł wziąć udziału w premierze. Potem Leonard zmarł, a w 17 roku, rok później, byłem na wielkim koncercie w Montrealu poświęconym jego pamięci. O, to jest taki koncert, który powinienem był wymienić. Bo na zaproszenie rodziny Leonarda byłem w Montrealu i tam występowali wybitni artyści, czy to pokolenia no, bliższego mojemu, tak tacy jak Sting albo Elvis Costello. Czy artyści młodzi, tacy jak Lana Del Rey na przykład, czy artyści kultowi, tacy jak żona Kurta Cobaina, czy wielu artystów kanadyjskich z bardzo różnych gatunków muzyki też. To był wspaniały, na końcu wystąpił chór z synagogi, który brał udział w nagraniu ostatniej płyty Cohena. No wielkie przeżycie, wielogodzinny koncert i na pewno bym go wyliczył no, w pierwszej dziesiątce najważniejszych koncertów, na jakich byłem w życiu, to był 17 rok Montreal. I te kontakty z Leonardem były bardzo fajne, natomiast były bardzo miłe. To jest człowiek, który to był człowiek, którym nie było nic na pokaz, nie było nic powierzchownego. To był człowiek bardzo głęboki. On, kiedy mówił na koncercie, a na przykład on potrafił sprawić, magia tej postaci, on potrafił sprawić, że taka nieprzyjazna, wydawałoby się, sala jak Torwar, stawała się jakby maleńkim, intymnym klubem, kiedy każdy czuł, że właściwie ten koncert jest tylko dla niego. Ale przed koncertem, bo często spędzałem czas, właściwie te dni, czy te ostatnie godziny przed koncertem z Leonardem, z jego zespołem, backstage, on miał coś, co się nazywało Green Room, to był taki pokój relaksacyjny, gdzie było wino, przekąski, fotele, gdzie każdy mógł przyjść, poleżeć, posiedzieć, porozmawiać, wyjść. Muzycy relaksowali się tam. Świetne miejsce, kapitalne, kapitalne spotkania. On tam, w green roomie, był, czy w garderobie, był dokładnie taki sam jak potem na scenie. Tam nie było w nim nic z pozy artysty scenicznego. Mówił powoli, słowa były przemyślane, mówił tym swoim pięknym, głębokim głosem. Zawsze mówił coś ważnego. Coś, co po angielsku nazywamy small talk, czyli taka gadanina, było mu absolutnie obce. Nawet w rozmowie towarzyskiej. Bo nawet kiedy żartował, to było zawsze z taką wielką klasą. Ja pamiętam, jak z przerażeniem, struchlałem, kiedy zobaczyłem, jak przed koncertem w Green Roomie Leona się bierze za otwieranie wina jakimś takim okropnym, małym korkociągiem. Ja pomyślałem sobie, Boże, on za chwilę będzie grał na gitarze. Ja mówię, daj mi to, bo sobie po coś sobie zrobisz te palce. A on mówi, spokojnie, lata wprawy. No, rzeczywiście lata wprawy. Dał radę. Wielki człowiek, z którym miałem okazję kilka razy w życiu skrzyżować swoje ścieżki. Absolutne błogosławieństwo dla tłumacza, dla fana, dla człowieka, jakim ja jestem. Taki kontakt był, powiedziałem, że nobilitujący, bo to na pewno, ale też bardzo ważny w sferze duchowej nawet, bo znam doświadczenia Leonarda z pobytu w klasztorze Zen. Jego rozczarowania filozofią Zen, która najpierw bardzo mu pomogła, potem się trochę na niej zawiódł. I ta otoczka metafizyczna, ta jego głęboka religijność, która mnie zafascynowała w jego poezji, gdzie jest połączona na przykład z seksualizmem i coś, co ja się wychowałem na polskiej poezji i mamy genialnych poetów, ale na przykład to połączenie było dla mnie takie egzotyczne, takie nowe, kiedy ja jako licealista odkryłem Cohena i nagle się okazało, że tutaj te sfery człowieka tak się bardzo zbliżają. No potem studiowałem psychologię i oczywiście w psychoanalizie to już się wszystko bardzo się splata. Ale dla młodego człowieka w Polsce było to ogromne odkrycie. Ta jego religijność połączona z erotyzmem. Bardzo poza tym jeszcze barwna postać, taki ostatni przedstawiciel tej takiej wielkiej, klasycznej, tradycyjnej bohemy. Bo to jest taki człowiek, który miał oczywiście bogate życie. Wiele kochanek, wiele zawodów, pisze o tych kobietach, wiele podróżował, wiele razy zmieniał dom. To jest takie życie poety romantycznego we współczesnym świecie, bo to była Montreal, Los Angeles, wyspa w Grecji, Indie. Ten Leonard wędrował po świecie, zawsze jakoś bardzo skupiony, zawsze jakoś zagłębiony w siebie. I on wydawał niewiele płyt i pisał piosenki bardzo długo.
nad czym też ubolewał, ale dlatego one może są też takie dobre, że tak długo powstawały. Natomiast on nigdy nie był bezrobotny, on zawsze tworzył te zeszyty jego. Jest fajna anegdota chyba we wstępie do Płomienia, kiedy syn sięga po butelkę tekili w mieszkaniu ojca, czyli Leonarda, i otwiera zamrażarkę i znajduje notes, który tam Leonard przypadkiem włożył. On rzeczywiście pisał wszędzie, ale pod koniec życia też stwierdził, i jest to może też dla nas wszystkich ludzi pracujących artystycznie, kreatywnie, jakaś lekcja, że on stwierdził pod koniec życia, że żałuje, że jednak pisał tak mało. No, czyli ten stracony czas, który nam czasami przepływa przez palce, który nam umyka, bo mamy go wiele, w takim bilansie już człowieka starego, mnie jest jeszcze daleko do tych postaw w moim wieku, więc wyobrażam sobie, że dla pana to już kompletna jest egzotyka, więc możemy już na tym poprzestać, ale jest to taka lekcja, żeby nie tracić czasu, kiedy jest coś dobrego do zrobienia. A czy można powiedzieć, że byliście przyjaciółmi? Ja myślę, że byłoby to nadużyciem. Nie nazwałbym się nigdy Leonardem, przyjacielem Leonarda Cohena. Byłem osobą, którą znał, rozpoznawał, z którą rozmawiał, z którą się chętnie witał i chętnie spędzał czas. Nie, ja wiem, że Leonard miał przyjaciół bliskich. Jest. Słowie przyjaciel, które zostało troszeczkę teraz już tak bardziej, trochę zdeprecjonowane przez media społecznościowe, prawda? Bo my mamy obserwujących przyjaciół, znajomych, lajki i tak dalej. Nie, ja bardzo niewiele osób w moim życiu nazywam przyjaciółmi i na pewno nie nazywam tego Leonarda Cohena. Natomiast było to jedno z wielkich błogosławieństw z mojego życia, że się otarłem o jego życie, że skrzyżowały się te ścieżki i że byliśmy znajomymi po prostu. Wyczuwałem też w nim ogromny szacunek, bo on miał w ogóle ogromny szacunek do ludzi. Natomiast to, że ja się pochylałem tak blisko nad jego twórczością, jest coś bardzo szczególnego w relacji tłumacz-poeta. Żyjący poeta. Oczywiście poeci nie pomagają tłumaczom i słusznie, bo to nie jest ich rola, żeby siebie interpretować, ale był ogromny szacunek u Leonarda dla pracy, którą wykonywałem dla popularyzacji jego twórczości A w Polsce. czy spotkał się pan prywatnie z Bobem Dylanem, ponieważ był pan wielkim entuzjastą przyznania mu literackiej nagrody Nobla? Co takiego jest w tej jego twórczości, że na taką nagrodę według pana zasługiwał? Zawsze uważałem, że zasługuję i od kiedy, no pierwsze pytanie, nie, nigdy się nie spotkałem. Wielokrotnie byłem na koncertach Boba Dylana. Bob jest postacią bardzo tajemniczą, bardzo zamkniętym człowiekiem. W odróżnieniu od Leonarda Cohena, który powiedzmy też nie był może brat łata, ale Leonard rozmawia z ludźmi, uśmiecha się do ludzi. Bob po zejściu ze sceny przychodzi jakimś tunelem do autobusu otoczony przez bodyguardów, przez strażników olbrzymich. On sam jest niewielki, więc nie miałem nigdy możliwości. Ja nie miałem wywiadu z Dylanem, ani on po nagraniu ostatniej płyty, jedynej płyty po Noblu, udzielił słownie jednego wywiadu. Znaczy zrobił wywiad dla dziennikarza New York Timesa i to koniec. No, jeżeli ktoś się chce czegoś dowiedzieć, co on o tym wszystkim sądzi teraz, no to proszę bardzo, jest wywiad i koniec. Bob Dylan jest postacią bardzo taką enigmatyczną. Natomiast co do Nobla. Mówiło się, że Leonard Cohen zasługuje w nie mniejszym stopniu niż Bob Dylan, jeżeli jesteśmy przy twórczości piosenkarzy śpiewających. Ja się też z tą opinią zgadzam. Natomiast co Cohen powiedział sam i co powiedziało wielu innych artystów, jego by bez Dylana nie było. Dylan był pierwszy. Dylan dokonał przewrotu. Mówiło się, że kiedy jest takie popularne powiedzenie, taka klisza, że Elvis dał muzyce ciało, Beatlesi serce, a Dylan mózg. Dylan rozszerzył coś, co przed jego pojawieniem się było tekstem piosenki. On sprawił, że ten tekst stał się tekstem poetyckim. Najpierw stał się tekstem bardzo ważnym, bo zaczynał pisać od protest songu, z czego się bardzo szybko wycofał. Ale zaczytany sam w surrealistach francuskich, w poezji Rimbaud, w Baudelaire, w poezji Verlaine'a, zaczytany w Lorce, którego uwielbiał, córka Leonarda Cohena, przepraszam, ma na imię Lorca, a mówimy o Dylanie. No więc Dylan też zaczytany właśnie w surrealistach francuskich. Sam prowadził surrealistyczne wizje do piosenki i tak rozszerzył jej granice, że właściwie od czasu pojawienia się Dylana piosenka może być o wszystkim. No więc z jednej strony, patrząc w przyszłość, Dylan otworzył drzwi i powiedział: chodźcie wszyscy za mną, i wszyscy za nim poszli. Wybitni artyści, tacy jak Leonard Cohen, jak Joni Mitchell, fenomenalna artystka i poetka,
jak Paul Simon, jak Bruce Springsteen, jak cała plejada śpiewających poetów. Ale on był pierwszy. A druga sprawa, patrząc do przodu, otworzył przyszłość przed piosenką, przed nurtem singer-songwriter, przed piosenką literacką. Patrząc wstecz, Dylan jest chodzącą syntezą wszystko, co było przed. My sobie nie zdajemy sprawy, ja sobie mniej więcej zdaję sprawę, przepraszam, jak olbrzymia jest, jaka głęboka jest wiedza Dylana o muzyce. To, że o jego płytach i o jego piosenkach, zwłaszcza tych z ostatnich kilku dekad, z 2 dekad z XXI wieku, powstają olbrzymie rozprawy naukowe, bierze się z tego, że one są pełne nawiązań, referencji różnego rodzaju do tekstów bluesa. Ja to nazywam roboczo taką mitologią Delty, którą Dylan jakby troszeczkę sam tworzy, ale też jest w niej pogrążony, w tym, że on czerpie swoją siłę i swoje wizje z korzeni muzyki amerykańskiej i z całej amerykańskiej popkultury, co najlepiej udokumentował na tym właśnie albumie Rough and Rough the Ways, wydanym w zeszłym roku, czy już 2 lata temu, chyba w ubiegłym roku. Tak, w ubiegłym roku. Który był też jego pierwszą płytą z premierowym materiałem po otrzymaniu Nagrody Nobla. Tam są rzeczy absolutnie wyjątkowe. Tam są nawiązania do poezji amerykańskiej, tam są nawiązania do Szekspira nieustające. Jest tam wreszcie ta słynna piosenka A Murder Must Fall, kolejny cytat z Szekspira, bo to z Hamleta pochodzą te słowa, gdzie w ciągu 16 minut wymienia kilkadziesiąt utworów, kilkudziesięciu artystów, kiedy jakby zbiera to wszystko, co było za nim, po to, żeby to przetworzyć i stworzyć absolutnie nową jakość, nowe znaczenie, otworzyć nam oczy, ale też powiedzieć, że bez tego, co jest za nami, jesteśmy nikim. Jesteśmy niczym. Jeżeli nie mamy wspólnej pamięci, jeżeli nam się wydaje, że urodziliśmy się dzisiaj i że wszystko, co jest wokół nas, zaczęło się, że wczoraj, najdalej tydzień temu, to jesteśmy skazani na samotność i na duchową pustkę. I to jest niezwykle ważne w twórczości Dylana. I ja w tego jego Nobla wierzyłem. I jeszcze, żeby zamknąć temat Nobla, jest to zarazem nobilitacja dla formy, jaką jest piosenka, która w niczym nie ustępuje, przynajmniej współcześnie, tym wielkim rodzajom literackim, jak poezja, dramat i proza, które są regularnie Noblem nagradzane. I pierwszy raz Komitet Noblowski, do którego można mieć różne zastrzeżenia, bo te wybory czasami są bardzo dziwne, to tutaj jednak ja całkowicie z jednej strony cieszę się, że dostał to mój ulubiony artysta i powiem na marginesie żartem, że mój ojciec, który był lekarzem i bardzo chciał, żebym ja był lekarzem, jak przychodził do mnie do pokoju, kiedy byłem w liceum, czy jeszcze nawet na studiach i widział jakiś plakat z Bobem Dylanem, mówił: za stary jesteś na to, zdejmij to, zajmij się czymś poważnym, zacznij się zajmować czymś serio. Bardzo żałuję, że nie dożył Nagrody Nobla Boba Dylana, bo powiedział mu: a widzisz? No, ja miałem rację. Była jakaś we mnie intuicja, że jest to twórczość wybitna, przynajmniej coś mnie w niej zafascynowało. Natomiast ta nagroda właśnie dla Boba mnie cieszy jako dla mojego ulubionego artysty, a dla formy literackiej, jaką jest piosenka, cieszy mnie osobno i tym bardziej, ponieważ w całym moim życiu piosenka była mi zawsze bardzo bliska jako połączenie literatury, muzyki, tych dwóch wielkich dziedzin, które mnie fascynowały od dziecka: słowa i dźwięku, poezja śpiewana, nurt singer-songwriter. Z czasem, po latach, musicale, na które można spojrzeć w ten sposób również, że to jest dalsza kontynuacja tej mojej drogi, tych moich fascynacji, bo tu jest znowu spotyka się tekst z muzyką, a co więcej, dostaje oprawę sceniczną. W spektakularnej formie objawia się publiczności. Także gdzieś tam, słuchając Grechuty jako uczeń podstawówki, odkrywając Dylana i Coena jako uczeń liceum, tłumacząc pierwsze teksty w życiu do szuflady jako student uniwersytetu, teraz po latach pracuję w teatrze muzycznym. Tłumaczę Coena, recenzuję płyty Boba Dylana, gdzieś w tych swoich pasjach wytrwałem i myślę, że to jest, pomijając absolutnie, jakie to są pasje, bo możemy mieć różne zainteresowania, że jednak jest to dla mnie jakiś dowód na to, że warto, że warto było czemuś się poświęcić tak bardzo, jak ja się poświęciłem, bo nawet moja pierwsza wizyta w Ameryce miała motywację właściwie czysto muzyczną. Ja chciałem iść na koncert, ja chciałem poznać te wszystkie słynne kluby w Nowym Jorku, ja chciałem kupować płyty, ja chciałem stać się częścią tego muzycznego świata. Debiutuje pan powieścią o swoim dzieciństwie, dorastaniu na warszawskiej Pradze, Plac Leńskiego. Dlaczego teraz? Czy nosił pan tę książkę tak długo w sobie? Czy stwierdził pan, że teraz jest odpowiedni czas, żeby się ukazała? Książkę nosiłem w sobie długo.
Wizja tej książki się we mnie zmieniała przez te lata. Bardzo dobrze, że ją ponosiłem długo, bo może byłaby gorsza, gdybym napisał ją wcześniej, ale też czekałem na odpowiedni moment. Głównie oczywiście chodziło o czas. Od kilku lat już nie jestem kierownikiem literackim Teatru Roma. Jestem freelancerem, pracuję w domu i rzeczywiście pochyliłem się nad tą książką, skończyłem książkę o musicalach, która zajęła mi bardzo dużo czasu i dobrze się stało, że chyba, że napisałem ją teraz, bo z jednej strony mam dystans do tamtych czasów, ale z drugiej jestem już na tyle świadomy, to chodzi o pewnego rodzaju świadomość narracyjną, że pewnego rodzaju tożsamość narracyjną, to się pewnie Obena uśmiechnie, bo my zawsze o tym rozmawiamy, świadomość narracyjna, tożsamość narracyjna. Że dobrze to się stało, że napisałem ją teraz, bo bardzo mi zależało, a to wymaga dyscypliny, żeby to była relacja dzieciaka, żeby to była książka o PRL-u, ale pisana z punktu widzenia kogoś, kto w nim wyrasta. Dziecko, każdy zastany świat przyjmuje jako naturalny. Gdziekolwiek by się nie urodziło, czy jest to kraj bogaty, czy biedny, kraj pokoju, czy kraj wojny, dziecko nie ma alternatywy. To jest mój świat, prawda? I dla mnie, dla nas, dla moich kolegów, których tam szeroko piszę, było podobnie. I na tym mi bardzo zależało. I kiedy pisałem tę książkę, a jest dosyć obszerna i zajęła mi trochę czasu, to wymyśliłem sobie taką czerwoną żarówkę, która wisi mi przed głową i ona mi się zapalała, kiedy mój bohater troszeczkę za bardzo się do siebie dystansował. Pomyślałem sobie, nie, 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 nie. On by wtedy tak nie pomyślał. Starałem się bardzo uważać na to, żeby refleksje i dystans wieku dojrzałego, w jakim jestem teraz, do tej książki nie przenikały. W tej książce jest mnóstwo głupot. To jest książka o młodych gamoniach, którzy robią przedziwne rzeczy, którzy mają przedziwne poczucie humoru, którzy się wygłupiają, robią rzeczy szalone. Jak ja pisałem o tym, jak myśmy się kąpali w Bałtyku po ciemku, uciekając z kolonii, to ja miałem po prostu, mnie się włos jeżył na... By się jeżył. Gdyby był, to by się jeżył na głowie, bo rzeczywiście były to dla mnie teraz sceny przerażające. No więc myśmy byli takimi małymi gamoniami, uczyliśmy się tego świata z każdym dniem, z każdą nowo poznaną osobą, z każdą chwilą. Przeżywaliśmy olśnienia i rozczarowania i o tym jest ta książka, o tym, jak się poznaje świat. A ten tytuł Plazyńskiego się bierze z tego, że jest to bardzo szczególne miejsce, o bardzo specyficznej architekturze, bardzo uporządkowanej, stalinowskiej, takiej przypominającej budynki moskiewskie, rosyjskie, co odkryłem potem podczas pobytu w Moskwie, który również w tej książce opisuje. I dla mnie poznawanie świata było takim rozszerzaniem tego placu, który jest tam w tej książce cały czas obecny, od początku do końca i który jest właściwie jednym z bohaterów tej książki, bo świat staje się dla mnie takim poszerzanym w każdą stronę placem Leńskiego. Widziałem, że na wschód jest Rosja, na zachód jest Zoo, Wisła, Stare Miasto, tam zachodzi słońce. Potem na północy była Jurata, do której jeździłem, na południu Zakopane. No a potem dalej i dalej i dalej. I gdzieś ten świat od tej mojej wyjściowej kolebki, jaką był ten plac, rozszerzam sobie do dzisiaj, nadal podróżując i nadal poznając nowe miejsca. I nadal nie rezygnując z pewnych marzeń, bo warto marzyć, warto spełniać marzenia oczywiście, ale wtedy trzeba mieć nowe. Marzyłem o tym całe życie, marzyłem, żeby być na Machu Picchu. No byłem na Machu Picchu, pojechałem do Peru i wszedłem na Machu Picchu. Całe życie marzyłem, żeby wejść na Kilimandżaro. Nie wszedłem na Kilimandżaro, ale nadal o tym marzę. A którą z książek pani Aubeny Grabowskiej uważa pan za najlepszą? Trudne pytanie. Przeczytałem większość z nich i uważam, że wyjątkową książką są na pewno Matki i Córki. Książką bardzo poważną, książką stanowiącą świetny materiał wyjściowy do adaptacji. To uwaga przy okazji, że ja to odkryłem na samym początku, kiedy poznałem się z Aubeną, kiedy zacząłem czytać jej książki, coraz mi olśnie, Lady M, Lotnisko nad ziemią, potem oczywiście było Stulecie. Ja od razu w tych książkach wyczuwałem ogromny potencjał filmowy. Ja się tak bardzo ucieszyłem, że Stulecie jest filmowane, ponieważ to jest gotowy serial. Zresztą przekonujemy się, że te słowa znajdują potwierdzenie. Jest to najlepszy serial w telewizji polskiej w ogóle, publicznej czy prywatnej. Takiego serialu nie było od lat. Pewnie jeszcze długo nie będzie. To jest znakomita produkcja. Ale ja wiem, że ponad 20 książek Obeny to jest gotowy materiał na scenariusz filmowy, czy to na serial, czy to na fabułę. I mam nadzieję, że tak się stanie. Jestem przekonany, że tak się stanie, bo wiem, że filmowcy poszukują dobrego tworzywa literackiego, a tutaj mają gotowe. I wiem, że teraz wiem, nad czym pracuje obecnie Obena, bo też się kontaktujemy pod względem zawodowym bardzo często i nawzajem się wspieramy, za co jestem bardzo wdzięczny.
Ta doświadczona, popularna pisarka często służy mi radą. Ale z jej książek tak naprawdę od początku bardzo polubiłem książkę Tam, gdzie urodził się Orfeusz, ponieważ w ogóle lubię non-fiction, ponieważ jest to książka o Bułgarii, o rodopach, o mitach, o legendzie, o kuchni, o podróżach. Lubię takie książki bardzo. Jej książki dla dzieci, Przygody Julka i Mai, myślę, że są też świetnym materiałem na grę, na musical być może, na spektakl. Natomiast tej książki, tak zwane dorosłe, tej cykle, bardzo trudno byłoby sfilmować Alicję w Krainie Czasu, chociaż wiem i mogę to zdradzić, że jest to chyba ta książka, z której Obena jest najbardziej dumna, przynajmniej jedna z nich. Natomiast teraz śledzę uważnie jej kolejną sagę, sagę lekarską, Uczniowie Hipokratesa. Pierwszy tom, Doktor Bogumił. Świetny pomysł na przeplatanie akcji tymi scenami, tymi fragmentami non-fiction, które mówią o odkryciach medycznych, ale ja już znam drugi tom, czyli Doktor Anna, który się ukaże w sierpniu i myślę, że jest jeszcze lepszy. I odezwa do filmowców polskich. Rzucacie się biegiem na doktor Annę, bo jest to polska lekarka, pierwsza polska lekarka w historii. Jest tam wątek feministyczny w najlepszym rozumieniu tego słowa. Jest tam kawał polskiej historii. Jest to postać, z której możemy być bardzo dumni. Oprócz tego dostajecie książkę, która jest gotowym scenariuszem. Brać i kręcić. Ja też bardzo czekam na doktor Annę, ponieważ doktor Bogumił był świetny. I na koniec mam do pana takie jedno pytanie. Jakie rady dałby pan przyszłym autorom, osobom, które chcą coś napisać i wydać w najbliższym czasie? Pierwsza rada, żeby pisali. Druga rada, żeby nie wydawali w najbliższym czasie. Najważniejsze to jest pisać, pisać, pisać i pisać, bo tak się kształtuje warsztat. Powiem szczerze, ja piszę całe życie, właściwie żyję tylko z tego, co napiszę, albo przetłumaczę, na to się sprowadza do pisania. Kiedy patrzę na swoje dawne teksty, no to jednak mam do tego bardzo krytyczny stosunek. I przekonanie, że piszę coraz lepiej, jest we mnie absolutne. Natomiast ja zawsze bardzo dużo pisałem. Miałem to szczęście, że dosyć wcześnie byłem publikowany, ale to były właśnie próby dziennikarskie, to były pisma, magazyny. Była Gazeta Polonijna, największy polskojęzyczny dziennik w świecie, poza Polską, Nowy Dziennik Nowojorski, z którym pracowałem ponad 20 lat. Ja tam właściwie debiutowałem, pisałem tam w Nowym Jorku, byłem korespondentem polskim, pisałem o kulturze i tak dalej. Jak najwięcej pisać, bo warsztat się zdobywa, warsztatu się uczymy. To jest tak samo z przekładami. Ja miałem to szczęście, że ja, jako generalnie skromny człowiek, tłumaczyłem sobie piosenki, jak wspomniałem, do szuflady. Ja miałem przetłumaczone setki utworów do szuflady, setki. Zanim zacząłem tłumaczyć dla telewizji i przetłumaczyłem setki utworów dla telewizji, zanim trafiłem na scenę teatralną. To doświadczenie za mną już było bardzo duże. Te przekłady są nikomu nieznane. Mnie są już nieznane, bo ich nie pamiętam, ale one kształtowały moje doświadczenie i wpływały na to, że teraz mogę to robić zawodowo, dlatego że pisałem amatorsko, nie zważając na to, czy jestem publikowany, czy nie. Ja nie mówię, żeby pisać do szuflady, ale żeby przede wszystkim pisać jak najwięcej. I nie martwić się tym, czy opublikujemy to natychmiast. Pisać i zainteresować, ale nawet teraz formy się zmieniają. Mamy internet, mamy media społecznościowe, które zmieniają w ogóle styl. Pisać w sposób literacki, pisać dialogi, dbać o to, żeby uczyć się formy i żeby nabierać doświadczenia. Dziękuję panu bardzo serdecznie za ten wywiad, za to, że znalazł pan czas. Opowiadał pan bardzo pięknie, naprawdę dziękuję za to. Życzę dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń i nowych książek. I wzajemnie dziękuję Mikołaju za świetną rozmowę, za bardzo ciekawe pytania. Muszę ci powiedzieć, że ten wywiad myślę, że bardzo mnie ożywił. Godzina zleciała mi jak jedna chwila i bardzo się cieszę, że tak młody człowiek jak ty jest już tak dojrzałym dziennikarzem i wróżę ci wspaniałą przyszłość. I tak jak pytałeś o pisanie, ja odpowiedziałem pisać, pisać, pisać. Tak, już widzę, że ty mając tyle lat, ile masz, to co robisz, wyobrażam sobie, jak znakomitym dziennikarzem będzie za lat 5 czy 10 i życzę ci, żeby te kroki twoje zawodowe były jak najbardziej udane. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, do widzenia. Cześć.